bo zanim było muzeum, to ja tutaj chodziłam po Muranowie i czułam, że tutaj czegoś nie ma, że to są jakieś rzeczy, które są bardzo mocno poukrywane, pochowane, o których się nie mówi. Ja znałam takie rzeczy, o których się nie mówi i bardzo mocno je czułam w tej przestrzeni. A potem jak było muzeum, to wydawało mi się, że już teraz to wszystko zostało powiedziane, a może to już właśnie zaczyna być ten moment. I właśnie jechałyśmy razem i odwoziłam Misię z samochodem i złapała nas policja, po prostu jakaś taka rutynowa kontrola. I zapytali się, ja powiedziałam, my się bardzo spieszymy. Oni spytali, ale dokąd jedziecie? Ja powiedziałam, jedziemy do muzeum historii i nie byłam w stanie wypowiedzieć Żydów polskich. I Misia musiała to zrobić za mnie, więc jeszcze nie wszystko zostało powiedziane. To jest taka moja historia. A teraz zaznaczymy swoje miejsce i zaczniemy. Moje miejsce to jest miejsce związane z historią, która wypłynęła dopiero, kiedy już właśnie zaczęłam chodzić świadomie po Muranowie, mojej kuzynki, mojej babci, która tu zginęła. Przed 2 laty nie było takiego miejsca jak teraz. Nie było Muzeum Polin. To specyficzne miejsce. Miejsce, które jednoczy, a równocześnie i może dzielić ludzi. Ja wolałabym, żeby jednoczyło. Zwiedzałam to muzeum. No i Polin, ta właśnie nazwa, bardzo do tego miejsca pasuje. Podoba mi się tu. Nie jestem mieszkanką Muranowa, ale jestem związana z Muranowem poprzez bardzo ciekawą i przydatną instytucję, jaką jest Uniwersytet III wieku Fundacji Szlom. To tam właśnie najwięcej dowiedziałam się o przeszłości Żydów. Tam właśnie najwięcej dowiedziałam się o kulturze, historii, kuchni i tradycjach żydowskich. I bardzo dobrze. W mojej rodzinie kontakt z Żydami był zawsze naturalną rzeczą. Moja mama chodziła do szkoły razem z Żydówkami. Moja mama była zapraszana na szabaty nawet. Moja mama pracowała również Żydem, a ja również. Nie wiem, jak to się stało. Może dlatego, że byłyśmy kontaktowymi osobami. Poznałam bardzo wiele ciekawych ludzi, którzy są Żydami, o których wcześniej zupełnie nie wiedziałam. To znaczy, kiedy nie było muzeum, czułam brak. Czułam brak takiej, brak akcentu żydowskiego, silnego akcentu żydowskiego w dzielnicy, tak? To był ten brakujący element. Tak jakbyśmy chodzili po przestrzeni, która może nie do końca jest nasza i czułam taki brak, tak jakbym chciała coś oddać ludziom, którzy byli tu wcześniej. Odkąd jest muzeum, z kolei, te akcenty się przesunęły. I teraz był taki moment, kiedy czułem, że to moje doświadczenie Muranowa jest jakoś okrajane i zabierane mi, że muszę jakby dopominać się swojego życia tu, tak? Swojego cywilnego życia tu, które nie jest przesiąknięte żydowską częścią, czy które jest normalnym życiem kobiety w mieście, tak? Taką codziennością, zwyczajnością. Ciekawe jest dla mnie to, jakie wystawy są tutaj organizowane. One są wokół tematyki żydowskiej
i bardzo jestem ciekawa, to są często chyba wystawy fotograficzne, i bardzo jestem ciekawa, na ile one przełamują pewne tabu, albo pewne stereotypy, albo nienaruszalność perspektywy i spojrzenia na pewne aspekty martyrologii, tragedii, i na przykład wchodzą, na ile te wystawy wchodzą w ogóle w taki negatywny, znaczy nie negatywny dyskurs, tylko w ogóle w dyskurs, tak, z pewną oficjalną narracją. I to jest dla mnie ciekawe, czy muzeum podejmuje takie ryzyko, czy wyznacza sobie pewne granice, że owszem, jest pewien margines przestrzeni na niejednotorowe spojrzenie na temat, ale nie można, użyję takiego cudzysłowia, użyć prowokacji, tak? Bo wydaje mi się, że prowokacja w sztuce jest najbardziej kreatywna i coś zmienia, bo wałkowanie cały czas tego samego tematu i powtarzanie tych samych treści, tylko za pomocą innych środków, po prostu staje się jało. Muzeum było potrzebne. Jest to jakiś sposób, próba poradzenia sobie z tą właśnie anihilacją, z tego, że tutaj był po prostu trawnik, nadal jest psie pole, bo tutaj się wyprowadza psy i opala, chociaż niektórzy się może bardziej krępują, jak jest muzeum, ale nadal się opalają. W każdym razie, no tutaj był plac pod Wielkim Żydem, gdzie się piło. Pod Wielkim Żydem, czyli pod pomnikiem. Natomiast przynajmniej niektórzy będą mieli szansę zobaczyć, kim był ten Żyd. Ten obcy. No niektórzy nie podejdą, bo będą czuli za duży dystans, ale może nieprzekonani podejdą i muzeum potrafi się, znaczy gdzieś daje pojęcie tego, co tutaj było. Bardzo się zmienił dla mnie Muranów w momencie, kiedy powstało Muzeum Historii Żydów Polskich. Po pierwsze dlatego, że ja zobaczyłam piękny budynek, który mnie zachwycił. Już w czasie budowy byłam tutaj w okolicach gościem, żeby się przyglądać, jak powstaje. A to dlatego, że jestem architektem i bardzo mnie to interesowało. Tym bardziej, że wiedziałam, że sam projekt był bardzo dobrym projektem wybranym w konkursie sarpowskim. I zaczęłam przychodzić i tak naprawdę od początku chciałam być wolontariuszką. Tworzę tu jakąś taką swoją nową historię, można powiedzieć, jeżeli można tak nazwać, ponieważ wracam do swojej przeszłości, a być może nie miałabym do jakiejś okazji. I jestem osobą, która bierze czynny udział w wydarzeniach, bardzo dużo dowiaduje się dzięki temu, że jesteśmy na różnych warsztatach. Też zaczęłam mieć więcej przyjaciół, którzy są z muzeum, są przyjaznymi osobami, które tutaj z nami zaczynają rozmawiać. A tak samo są mieszkańcy Muranowa, których poznaję, starsze osoby często. Zmieniło to też moje życie, bo właściwie to już w tej chwili mija 1,5 roku od tego momentu. I zauważyłam, że więcej się dowiedziałam na temat Warszawy. Sama mogę powiedzieć coś o swoim mieszkaniu w Warszawie, bo ja się tu urodziłam. Właśnie urodziłam się na Muranowie, niedaleko muzeum. I powiem szczerze, że byłam dzieckiem, kiedy widziałam ten plac pusty z trawą i pomnik tylko. I zawsze się dziwiłam, że na tym placu nie ma tak dużo drzew, że to nie jest park, tylko to jest taki plac i ten pomnik. Teraz to już wiem, że to czekało po prostu na to miejsce. Wiem, że on jest potrzebny, a też jednocześnie wiem, że ludzie strasznie się złościli, że zabierają nam łączkę, zabierają nam miejsce do opalania, no bo tutaj się spotykali wszyscy. To było takie, nie wiem, takie jakby bulwary, takie, no nie wiem, takie, jak to nazwać?
No, kiedyś była Lasek Bielański i Saska Kępa się jeździło na targ, a teraz mieszkańcy Muranowa nie mieli gdzie się spotkać, więc wszystko w wolną sobotę, czy tam w niedzielę, czy tam na tygodniu, jak było trochę słońca, to wszyscy wychodzili tutaj, tu leżało się, opalało, bo tu był skwer, gdzie się spotykali. No to takie pożycie towarzyskie. Natomiast później, no, tu się wychodziło sami na łączkę, z dziećmi na sanki, na góreczkę, tą mamą, bo to była góreczka na sanki. Natomiast później, jak powstało, była propozycja powstania muzeum, były różne opinie. Jedni się cieszyli, że będzie, drudzy byli zawiedzeni, no bo zabiorą nam łączkę, zabiorą to. Łączka jest, wystarczy do opalania, jeszcze do tego siłownia jest, która też daje jakąś tam radość mieszkańcom, no bo można troszeczkę kondycję poprawić i tam. No jest po prostu niepotrzebna, była taka na początku takie nakręcanie się jedni przeciwko drugim. I teraz powstało muzeum, wszyscy się cieszą, wszyscy przychodzą tutaj, z ciekawością idą na jakieś imprezy, z ciekawością idą, obejrzą wystawy, obejrzą salę, bo jeszcze ja na przykład nie byłam w tej sali, ale chciałabym, żeby są przeniesione tutaj te rzeczy, które są te ściany, czy tam te sufity. Chciałabym to obejrzeć wszystko. Natomiast widzę, że jest duże zainteresowanie i dobrze, bo powinna być taka właśnie integracja tego, a musimy się ze sobą przyjaźnić, musimy się gdzieś spotykać. Mamy też znajomych, którzy są bardzo fajnymi ludźmi, bardzo sympatycznymi, gościmy się w domach. Dlaczego mamy nie spotkać się razem w muzeum, które jest takim miejscem integracyjnym dla nas wszystkich i które jak gdyby scala tą historię w jedności i no i daje nam. Zadowoleni, no przypuszczam, że jesteśmy zadowoleni, że przynajmniej jest coś innego i że mamy kontakt jeszcze też z innymi mieszkańcami. Nie byłem z Muranowa i nie byłem z Warszawy. Ja urodziłem się, wychowałem w Gdyni, ale stamtąd też wyjechałem zaraz po maturze w drugiej połowie lat 80. Mieszkałem w kilku różnych miastach, potem w kilku różnych krajach. Było mi jakoś coraz trudniej odpowiedzieć na pytanie, skąd ja teraz jestem, tak? Jakie jest moje miejsce. Kilkanaście lat temu tutaj zacząłem mieszkać w Warszawie. Warszawa, no tak jak wielu ludzi, tak, wciągnęła mnie także, ale także tu w Warszawie no nie znalazłem jakiegoś swojego miejsca. Każde miejsce było tymczasowe, kilka miesięcy, pół roku, rok. Żadne miejsce nie było jakby moim miejscem, tak? Tym miejscem w tej społeczności, w tym mieście. Muranów był takim, można powiedzieć, centrum logistycznym. Tutaj przyjeżdżałem przez Muranów, jadąc z aktualnego miejsca zamieszkania do aktualnej pracy. Wracając z pracy, przesiadając się, jadąc do znajomych, zatrzymując się, żeby coś zjeść. Takim miejscem, przez które się przyjeżdżało. W tym roku z kilkoma bliskimi osobami, tak tutaj z Anią, która też tutaj jest z nami, też tutaj siedzi, też po wielu przygotowaniach udało nam się założyć spółdzielnię socjalną. Chcę właśnie stworzyć takie miejsce, swoje miejsce, własne miejsce w tej społeczności, w tym mieście. Zaczęliśmy się starać o jakiś lokal, o takie miejsce, gdzie moglibyśmy działalność w tej spółdzielni rozpocząć. Chcieliśmy to zrobić na Woli, bowiem Wola nas w jakiś sposób fascynowała jako dzielnica, jej historia, przeszłość, dzień dzisiejszy, przemiany. Myśleliśmy gdzieś o rejonach Koła, Czystego, Obozowa, Płocka. Rozmawialiśmy z zarządem dzielnicy Wola o wynajęciu jakiegoś lokalu. I nagle dostaliśmy propozycję. Propozycję, która od zarządu dzielnicy Wola, która z początku zbudziła nas jakiś głęboki wewnętrzny sprzeciw, bo była zupełnie w innym miejscu niż planowaliśmy, niż chcieliśmy, niż rozmawialiśmy, marzyliśmy. To była na Muranowie, była na ulicy Smoczej, róg Nowolipki. Pamiętam, jak jechałem tam z rana, kiedy tylko koleżanka zadzwoniła, że właśnie tam dzielnica chce nam wynająć lokal. Myślałem, ale to przecież to nie tu, to nie jest Wola, to jest prawie Śródmieście. To burzyło zupełnie nasze myśli, nasze plany, zamierzenia. Ale z drugiej strony to miejsce było wyjątkowe. Kiedy
niekomercyjne społeczności gdzieś starają się jakiś lokal miasta czy dzielnicy, zwykle dostają propozycje lokali w bardzo złym stanie technicznym, do generalnego remontu, zagrzybione, gdzie trzeba włożyć bardzo dużo pracy gdzieś w piwnicy albo w oficynie. Natomiast tutaj dostaliśmy propozycję wynajmu lokalu, który był gotowy, jak tu widać zresztą na tym filmie, do którego można było od razu wejść, wymagał niewielkich przeróbek związanych z dostępnością dla osób z trudnością w poruszaniu się. I przeszliśmy taki cały etap od tego sprzeciwu, wewnętrznego sprzeciwu do akceptacji, że tak, że to będzie nasze miejsce, nasza tożsamość tu na Muranowie i jesteśmy tutaj od kilku miesięcy. Kilku tygodni, ale my myślimy o tym, tą propozycję dostaliśmy kilka miesięcy temu. Tak, fizycznie dostaliśmy klucze w połowie września, także jesteśmy dosłownie, jest to świeża rzecz. Tu spędzamy najwięcej czasu i tu czujemy, wierzymy, że to będzie nasze miejsce w tej społeczności. I równocześnie pamiętamy, że to jest Muranów, to jest miejsce szczególne. Chcemy być w tej społeczności, która jest tutaj, teraz, w tej społeczności, która tutaj miała swoją historię. Której historię widać, której historię to muzeum ucieleśnia, pokazuje i przypomina. Wiedziałem jeszcze od dziecka, od młodości, czym było wcześniej to miasto i dlaczego to teraz już nie ma, dlaczego to jest zupełnie coś innego. I dlatego, kiedy się tutaj muzeum pojawiło, to było dla mnie rzeczą naturalną, że właśnie w tym miejscu, że właśnie w tej dzielnicy jest to muzeum. I dla mnie stanowiło ono coś jakby widzialnego, namacalnego, tego, o czym słyszałem, o czym gdzieś się uczyłem, o czym rozmawialiśmy, to były wszystko słowa, to były wszystko idee, to było wszystko... Natomiast muzeum jakby dało temu pewne ciało, pewien wyraz, kolor, dotyk. To było miejsce, gdzie można było przyjść, popatrzeć, gdzie można było usiąść przy tej wizualizacji starej księgi, poczytać, wziąć do ręki, zobaczyć malowaną ścianę synagogi, zobaczyć jak to rzeczywiście wyglądało. Tak? I to było dla mnie, bardzo ważne. I to było też dla mnie, kiedy tutaj zaczęliśmy się wkorzeniać w ten Muranów, kiedy zaczęliśmy tworzyć spółdzielnie, to nasze miejsce, tak? To nasze myśli były właśnie, że to jest blisko muzeum i że to dla nas coś znaczy, tak? Że to nadaje jakiś kształt, nadaje kolory, to nadaje coś bardzo widzialnego i dotykalnego temu, co robimy. Nie urodziłam się w Warszawie. Moja rodzina pochodzi z Kresów, ja również. Jak już mówiłam, w mojej rodzinie były żywe kontakty Polaków z Żydami. Jak już powiedziałam o tym, moja mama miała przyjaciół Żydów, ja również. Pewnego razu wybrałam się do Ciechocinka. Były akurat święta wielkanocne, ponieważ akurat wtedy zostałam wdową. Pojechałam do sanatorium pod Tężniami. Vis-a-vis mnie na śniadanie usiadł pewien starszy pan. Zaczęliśmy rozmawiać i powiedział mi, że jego żona jest w Toruniu w szpitalu i on musi do niej jechać. Przeprosił mnie, wyszedł na hol i oj, proszę pani, tu nie ma bankomatu. Ja mówię, proszę pana, to żadna sprawa, ja panu pożyczę pieniądze. Może pan taksówką do żony pojechać. Wyciągnęłam pieniądze z portmonetki, wyszłam razem z panem. Pan wyciągnął swoją wizytówkę, żeby być wiarygodnym. Potem żona wyzdrowiała, przyjechał z nią do Ciechocinka. Przyjaźniliśmy się przez wiele lat. Oni przyjeżdżali do Warszawy. Ja kilkakrotnie byłam w Ciechocinku. Chciałam im pokazać teatr żydowski. Jeden z dwóch europejskich teatrów żydowskich,
niestety przyjechali w lipcu. No, a teatr w lipcu zawsze ma urlop. Moje więzi obecne z kulturą żydowską również istnieją. Jest w Warszawie taka szkoła, której programem dydaktyczno-wychowawczym jest Żyjemy w świecie wielu kultur. Poproszono mnie, abym w tej szkole prowadziła warsztaty teatralne. Wystawiliśmy tam Króla Maciusia I, wystawiliśmy tam baśń romską, no i równocześnie też naszej pani Kotomskiej Jasełka. W momencie, kiedy pani Gołda Tencer utworzyła Uniwersytet III wieku, od samego początku jestem jego studentem, bo lata studenckie mamy za sobą. W tej chwili jest to już trzecia lokalizacja. Mieścimy się przy ulicy Andersa 15. Serdecznie namawiam Państwa, jeśli macie ochotę, na to, aby zapisać się do tego uniwersytetu. Zajęcia są ciekawe, jest ich bardzo wiele. Andersa 15 to teraz moje miejsce na mapie w Muranowie. Ja podobnie jak, znaczy jak przeciwnie jak koleżanka, no pochodzę, urodziłam się w Warszawie, nie na Woli, nie na Muranowie, na Mokotowie, ale mieszkam tu od 50 lat. Od lat, kiedy jeszcze była, Muranów był bardzo zniszczony, było już parę domów, kilku bloków wzdłuż Alei Jana Pawła, dawniej Marchlewskiego. Wcześniej, która były, nie było drzew, które teraz są. Pamiętam czasy, kiedy jeszcze pracowała w garbarnia Temlera i Szwedę, kiedy Jan Marchlewskiego nocą ciągnęły całe tabory dostawcze, dowożono zwierzęta do garbarni, kiedy dowożono węgiel na skład złomu i skład węgla przy rogu stawek na dawne miejsce, gdzie był plac broni i na te platformy dowożono i tam po prostu mieszkańcy kamienic na Dzikiej, na Belotiego, na Pawiej, na Dzielnej jeszcze, Kaczej, przyjeżdżali, kupowali węgiel, bo nie wszyscy mieszkaliśmy w blokach jeszcze, w których było centralne, była kanalizacja. Poza tym było po prostu tak jakby podział, były bloki i były jeszcze kamienice zaniedbane. Poza tym pamiętam też jeszcze czasy, kiedy mieszkałam na takim podwórkach, które były kolorowe, ale które żyły życiem, ludzie po prostu znali się. Teraz jesteśmy zamknięci tak jakby w więzieniach. Przychodzimy do domu, nie znamy sąsiadów, nie wiemy kto mieszka gdzie. My mieszkaliśmy, my się znaliśmy, my byliśmy dziećmi, które mieliśmy lodowiska wylatywane przez naszych rodziców czy dziadków na podwórkach, bawiliśmy się na podwórkach, bawiliśmy się, widziałam, pranie suszyło się między drzewami. W centrum Warszawy rozwieszone były sznurki, suszyło się pranie. Opowiedz o pacykach. Zaraz właśnie przejdę, ale były też takie, mieliśmy zakaz, wolno nam było się bawić tylko w określonych miejscach, natomiast mieliśmy zakazane takie tereny, gdzie nie wolno było się nam dzieciom poruszać. Było między innymi takie miejsce na ulicy Pawiej, tu Pawia, Dzielna, Esperanto, Belotiego, te okolice, gdzie to były takie tereny, tak jak przeciwna strona miała Gibalak, tak tutaj Muranów miał pacyków. Pacykami nazywano mieszkańców tych właśnie terenów, dlatego że była tradycja rodzinna, że każdy z pokolenia na pokolenie siedział w pace i dlatego po prostu wśród innych nazywano ich pacykami i to przetrwało do dzisiejszego dnia, bo jeszcze stoi kilka kamieniczek. Oni się już powyrastali, już w większości ten proceder, który uprawiali, przestał istnieć, ale nadal są bardzo miłymi sąsiadami, bo mieszkam akurat prawie 20 metrów od ich budynków.
mają swoje zasady jeszcze niektórzy, ale już większość założyła sobie rodziny, już tak jak to się mówi, normalne rodziny teraz żyjące. Natomiast tu, gdzie mieszkam na dawnym Kercelaku, jest do niedawna jeszcze były kamienice i były fabryki, była fabryka szlenkierów, szlenkiera koronek, była fabryka kabel. Zostało jeszcze niewiele śladów po tym. Został na przykład parkan dworca PKS Żytnia, który mieścił się między Żytnią a Leśno. Był dworzec autobusowy, gdzie jeździła mieszkańcy Warszawy, przyjeżdżali, jeździli do Białobrzegu, Zegrzyński, do Rynni, do Serocka. A ty od zawsze wiedziałaś? No ja wiedziałam też o tym, że Moranów to są miejsca, gdzie były liczne właśnie więzienia, gdzie dużo ludzi zginęło. I jeszcze pamiętam Gęsiówkę, która właśnie mieściła się na, jeszcze działała, funkcjonowała do lat 70., 60., 70. Pamiętam druty kolczaste i wiedziałam też właśnie o tym, co działo się na Muranowie, dlatego że mieliśmy nasi dziadkowie, rodzice wychodzili na podwórko, no, tam się toczyło życie towarzyskie i opowiadali, nie było programów telewizyjnych, nie było, były tam 2-3 godziny program dwa razy w tygodniu na początku i później po prostu wychodziło i się słuchało, co ludzie opowiadali o wojnie, o przeżyciach swoich, opowiadali. Był taki pan, my nazwaliśmy go partyzantem, chodził śmieszny dla nas ubrany, śmieliśmy się z niego jako dzieci, że czapeczka taka, rogatyweczka, jak partyzanci nosili mundur. Dla nas to było śmieszne, no bo był inny. A okazało się, że był to człowiek, który walczył w batalionie Parasol i który po prostu no, opowiadał nam o swoich przeżyciach z powstania. Dla nas to było, no, każdy powiedział, dawał i jeszcze się cieszył, jak mógł nam dać po cukierku, bo mówił, że on całe dzieciństwo spędził w czasie wojny i nie miał słodyczy. Teraz jak widział dziecko, to zawsze szedł i wręczał, chodził z cukierkami i nam wręczał cukierki. A na Moranowie były podobno najlepsze lody. Właśnie chciałam jeszcze powiedzieć, że Moranów to nie tylko Moranów miał też, był takim, było dużo, były dwie cukiernie, które konkurowały ze sobą. Cukiernia Jaskulskiego na Marklewskiego przy Nowolipkach i cukiernia Marzenie w dawnych pawilonach na Jana Marklewskiego, która miała fantastyczne lody. Które, natomiast u Jaskulskiego były wspaniałe ciastka. To były zawsze się szło po ciastka do Jaskulskiego, po lody do Marzenia. I znasz przepis, ale nie powiesz. Nie. Dobrze. To moja historia o Muranowie. Mieszkam na nim do dzisiaj i na pewno się z niego nie wyprowadzę, bo z okien swoich widzę cmentarz żydowski i jakoś tak zawsze z sentymentem patrzę się na to, w tamte okolice. I cieszę się, że mieszkam tu i na pewno nie jest to dla mnie teren przyjazny. Dla mnie jest mniej przyjazny i ja mam tak, że dosyć często przejeżdżam na rowerze przez Muranów. Tak jest urządzone moje życie, że często tędy jeżdżę przez Żelazną i przez Jana Pawła. I od kiedy wiem, co się tutaj wydarzyło, od kiedy znam historię mojej rodziny, to miejsce wydaje mi się bardzo nieoswojone, niespokojne. Jednocześnie wiem, że na Gęsiej 6 był sklep mojego prapradziadka, Towarzystwo Handlu Manufakturą Ber Kabak. Ale ta ulica wygląda teraz zupełnie inaczej, tak samo jak wszystkie te ulice i wszystkie te domy. Niewiele zostało z tamtego wcześniejszego świata, a te wszystkie górki, na których są domy z późniejszych lat, przypominają bardzo wyraźnie o tym, że to wszystko powstało na gruzach. Na Muranowie najprawdopodobniej mieszkała duża część mojej rodziny po tym, jak wynieśli się do getta w 1941 roku. Wynieśli się z domu na Złotej, który to dom jakimś przypadkiem znalazł się tuż przy granicy getta, po zewnętrznej stronie, więc oni z tego domu musieli się wyprowadzić i wprowadzili się gdzieś do getta, nie wiemy gdzie. Tutaj większość z nich zginęła, nie wiadomo do końca jak. Uratowała się moja babcia i
od mniej więcej roku. W domu na Złotej mieszkam ja z moją dziewczyną i ten dom jest znowu nasz. Ta kamienica przetrwała w dosyć zmienionej formie. Straciła front, ale cały czas istnieje. Więc to jest miejsce, które jest. Dom, sklepu na Gęsiej nie ma, ani tego budynku nie ma, ale jest dom. I jest też bardzo wiele grobów, które są na cmentarzu na Okopowej. I dlatego na cmentarz chodzę dosyć często, bardzo lubię to miejsce. To jest miejsce, które łapie taki ostatni moment przed wojną, takiego normalnego życia żydowskiego, kiedy ludzie umierali w normalny sposób, mieli swoje pogrzeby, przychodzili bliscy na te groby. I oczywiście przez to, że ten cmentarz jest zaniedbany, do większości grobów nikt nie przychodzi, bo nie ma kto przychodzić. To też jest to miejsce smutne, ale jednocześnie jest to miejsce bardzo takie pozytywne, normalne, przez to, że te groby po prostu są. Masz jeszcze swoje sposoby na odzyskiwanie utraconej rodzinnej historii. Tak, ponieważ w domu bardzo długo była cisza na ten temat, to brakuje nam bardzo dużo informacji, ale zorientowałem się jakiś czas temu, że w gazetach, przedwojennych gazetach znajduje się bardzo dużo nekrologów, ogłoszeń, które między innymi dotyczą członków mojej rodziny. I w ten sposób znalazłem nekrologii po śmierci mojej prababci. W ten sposób też odtwarzam lokatorów domu na Złotej. I to daje jakieś wyobrażenie o tym, jak ci ludzie żyli i czym żyli. Masz rację, ten cmentarz przy Okopowej ma taką szczególną atmosferę. Na początku 80 roku, ponieważ normalnie nie można było wejść na cmentarz, razem z przyjaciółmi przedostaliśmy się przez mury. I to było coś takiego szczególnego. Miałam wrażenie, że robię coś złego, przeskakując przez ten mur, ale ciekawość była tak silna. Ale Lilka pamięta, że tam było miejsce, gdzie można było przejść, nie trzeba było skakać. Tak silna, że my jako dzieci nie przechodziliśmy przez mur. Była dziura w murze za to i po prostu... No to było trochę wcześniej, niż może już się później zamurowali, ale właśnie żebyśmy sobie mogli szybciej przedostać się do znajomych, czy tam na gdzieś zajęcia, na obozową. Ułatwialiśmy sobie to w ten sposób, że przez tą dziurę w murze przechodziliśmy. Czasami gonił nas dozorca, ale gonił wolniej, niż myśmy uciekali, więc po prostu już udawało się nam to zazwyczaj. A dziura w murze kojarzy mi się z ostatnią opowieścią mojej mamy, którą zaczęłam nękać a propos tych polifonii. I mama powiedziała mi, że jej siostra i brat do getta przez dziurę zanosili jedzenie dla swoich kolegów, koleżanek. I aż do momentu, dopóki tej dziury nie zamurowano. Także... No bo dziury w murze do cmentarza żydowskiego. W latach 80. O, jako dzieciak przyjeżdżałam na rowerze. Wchodziłam najwyżej parę metrów, no żeby się w ten gąszcz, ten nas za bardzo nie zapuszczać, ale przyjeżdżałam świadomie, specjalnie na spotkanie z tym miejscem. Sercem rozbitym i chorym, z myślami o tamtej stronie, siedziałem sobie wieczorem przy telefonie i myślę sobie, zadzwonię do kogoś po tamtej stronie, gdy dyżur miałem przy telefonie wieczorem. I nagle myślę, na Boga, nie mam właściwie do kogo. W roku 39 przeszedłem inną drogą. Rozeszły się nasze drogi, przyjaźni ugrzęzły w toni, a teraz, no proszę, nie mam nawet do kogo zadzwonić. A wieczór jesienny za szybą, a wicher jesienny gna drogą i myślę, chciałbym zadzwonić, ale nie mam do kogo.
biorę słuchawkę do ręki, żałośnie chyboczę się linka, nakręcam numer znajomy, odzywa się zegarynka. Numer 926. Przepraszam, czy mnie poznajesz? Pytam ściszonym głosem. 7 września przed laty, zanim poszedłem na szosę, żegnając mój pokój o świcie, wiedziałem, co się zaczyna i rzekłaś mi po raz ostatni, że już 6 godzina. A teraz, czy chcesz mnie znów, ze mną znów mówić, bo mnie w gardle stają łzy? Powiedz mi coś, zegarynko. 10:53. To jest wiersz Szlęgla. To jest też mój Szlęgel. Ja bym przeczytała w ogóle więcej wierszy. Jeszcze ważny jest wiersz Okno na tamtą stronę, bo jego chciałam umieścić na muralu, o którym marzyłam. Mural zrobił kto inny, ale marzenie pozostało. Tak, upływający czas. Czerwiec 1945 roku warszawiacy wracają do swoich domów. Wielu z tych domów już nie ma. Moja babcia wracała na Chłodną z moją mamą i jej bratem. Zbliżał się 1 lipca i były to imieniny cioci Haliny. Babcia stwierdziła, że na pewno Halina wróci, więc trzeba koniecznie upiec ciasto drożdżowe i musi zdobyć wszystkie potrzebne składniki. I zdobyła je. 1 lipca moja mama poszła do kościoła, modliła się. Wierzyła, że tak jak babcia, że ciocia się pojawi. Wróciła do domu, zjadły obiad i w pewnej chwili babcia stwierdziła, teraz musimy pokroić ciasto. Bo za chwilę przyjdzie Halina. Przepraszam. I tak się stało. Otworzyły się drzwi i pojawiła się ciocia. Nie chciała opowiadać o tym, co przeżyła. Była na Bawiaku, potem była wywieziona do Oświęcimia, Ravensbrück. Ale tak jak tutaj na tych zdjęciach widać, była osobą, która zachowała taki uśmiech, ale trochę smutku w oczach. Wróciła na Muranów. Mimo tego, że Muranów przypominał jej smutne chwile, myślałam, że chciała je po prostu oswoić. Jako dziecko czytałam książki, wspomnienia z Ravensbrück, ale nie bardzo rozumiałam to wszystko. Myślę, że ta świadomość przyszła z wiekiem. A ciocię pamiętam z wesołych spacerów. Właśnie z jej takiego uśmiechniętego, pozytywnego nastawienia do życia. Kiedy zamieszkała najpierw na Dzielnej, potem na Niskiej i pracowała w różnych sklepach. Ostatni sklep, który prowadziła, to był sklep na Stawkach, taki chemiczny. A ja przyjeżdżałam często do niej i w ten sposób poznałam Muranów, poznałam te okolice. Chodziłam tutaj z psem cioci czy busiem. I lubiłam to miejsce, ale zawsze czułam się troszeczkę dziwnie. Dopiero kiedy podrosłam, zrozumiałam, o co chodzi. Zrozumiałam, dlaczego czuję coś, jakby taki powiew. Coś za sobą. Albo kogoś. Moje miejsce zaznaczę. Dzielna,
bo tu chodziłam po dachach. Przyjeżdżając do cioci, miałam okazję właśnie poznawać dachy na ulicy Dzielnej. Oczywiście ciocia nie wiedziała o tym. Ale tak samo w sklepie próbowałam nawiązywać kontakt z ludźmi i uczyłam się sprzedawać. Więc to były takie bardzo miłe chwile i ciepłe spotkanie. Muzeum jest dla mnie prezentem nie tylko dla mnie, przede wszystkim prezentem dla ludzi, którzy tutaj kiedyś mieszkali i zostali na zawsze i są tutaj. Ja ilekroć szłam przez ten plac, przez ten park, a często tędy chodziłam jako dziecko z psem cioci. Miałam wrażenie, że coś wokół mnie się dzieje, ale nie zdawałam sobie z tego tak mocno sprawy, o co chodzi. Dopiero jako dorosła osoba, kiedy już znałam dokładnie historię, potrafiłam się z tym wszystkim zmierzyć, odczuwałam obecność duchów, tych wszystkich, którzy gdzieś zbłąkani szukali dla siebie miejsca. Odczuwałam tę obecność za każdym razem, gdy się pojawiałam na Muranowie. I miałam wrażenie, że coś powinno się zrobić. I nagle pojawiło się muzeum. I wydaje mi się, że ono jest takim właśnie mauzoleum, do którego ci wszyscy, którzy nie mogli odnaleźć swojej drogi, swojego miejsca, tutaj odnajdują spokój, pojednanie i wybaczenie. Wychodząc z zajęć na ulicy Andersa 15, bardzo często przechodzę przez ten właśnie skwer Tekli i idę w kierunku Zamenhofa. Tekla Bondarzewska była córką komisarza 4 cyrkułu na Nalepkach. Urodziła się w 1831 roku i napisała szlagier, który stał się międzynarodowym szlagierem. Szlagierem, który grano we wszystkich, w Ameryce, w Szwecji, modlitwę dziewicy. Właśnie to są słowa, melodia modlitwy dziewicy. Chcę powiedzieć, że Tekla Bondarzewska w 2007 roku została odkryta przez Japończyków. Niesamowicie dużo płyt się wydało, ponieważ jeden z muzyków nagrał płytę, czyli nuty zostały przetworzone na koncerty i jest to w tej chwili szlagier na świecie. A jeszcze chciałam tylko dodać, że przeczytałam taki fragment, że porównywano, że nawet mówiono, że jest, niech się schowa Beethoven, Chopin i Ravel przy Tekli Bondarzewskiej, bo ona po prostu, nawet Chopin się bardzo wzorował na niej i w jednym ze swoich mazurków umieścił fragment jej melodii. Kochanej Brące, z powodu śmierci babki, jej błogosławionej pamięci Anny Kabak, szczere współczucie wyrażają najbliższe koleżanki. Nasz przegląd, 2 kwietnia 1937 roku. Sprostowanie. W związku z wczorajszą notatką o samobójstwie pani Landsteinowej proszę o sprostowanie faktu, że denatka zachorowała na rozstrój nerwowy nie wskutek złego stanu interesów, albowiem stan interesów pana Landsteina jest zupełnie dobry. Nasz przegląd, 27 lutego 1927 rok.
Dzielna dozorczyni udaremniła zamach na sklep. Przy ulicy Złotej 62 mieści się sklep NZCW, na który złodzieje już kilkakrotnie dokonywali zamachów. Przed kilku laty ze sklepu tego wyniesiono 9 worków kryształu, które następnie w całości znaleziono ukryte za parkanem w składzie węgla i drzewa przy ulicy Złotej 63. Nocy wczorajszej szajka włamywaczy znowu dokonała zamachu na ten sklep. Po wyjęciu szyby w górnym oknie jeden ze złodziei dostał się do wnętrza i zaczął plądrować. Czujna dozorczyni w porę zgłosiła złodziei. Zaznaczyć należy, że w 22 roku w listopadzie wspomniana dozorczyni udaremniła dokonanie znacznej kradzieży w mieszczącym się wówczas w tym domu składzie tytoniowym Tytemana. Wówczas ta dzielna dozorczyni biegała boso i tylko w koszuli i ujęła złodzieja na rogu ulicy Złotej i Twardej. Nasz przegląd 22 listopada 1928 roku. Mówimy o smutnych rzeczach. Ja, ponieważ długo żyję, bardzo długo, a na Pomoranowie się znalazłam dopiero w roku 1959. Przedtem żyłam w czasach przedwojennych. Mieszkałam w miasteczku Puławy. Było wielonarodowościowe. Byli Żydzi, byli Cyganie, byli oczywiście Polacy. Z tym, że ta atmosfera była bardzo, bardzo miła. Nie pytaliśmy się, czy idziesz do sklepu Żyda Joska, czy idziesz do sklepu Żyda Abrama. Pytaliśmy się, czy idziesz do Joska, jak on się czuje, idziemy do Abrama. No, kupimy to. Sklepiki były żydowskie, świetnie wyposażone. Mydło i powidło, ale i fartuszki szkolne. Wszystko, co się chciało kupić, było. Ludzie byli zapraszani już z ulicy, żeby wejść, coś wybrać, że na pewno coś znajdą, że będzie tanio. I takie Puławy pamiętam. W szkole nawet nie wiem, czy były Żydówki, czy nie było. Nie interesowałam się specjalnie tym zagadnieniem, dlatego że atmosfera była bardzo życzliwa. Powiem o takim fakcie, który do dziś pamiętam, a miałam wtedy 6 lat. Do szkoły miałam bardzo daleko i do tego pod górę, jak się mówiła, była ciężka zima. Szłam, kiedy czekałam, kiedy nareszcie dojdę, a tu słyszę głos z podwórka. Poznaję po tym akcencie, bo Żydzi puławscy mieli taki akcent troszkę inny. No i słyszę: mała, no, a gdzie ty idziesz? Ja mówię: do szkoły. A gdzie ty masz tornister? Pomacałam się, że nie mam tornistra. Łzy mi się w oczach zakręciły, taki wstyd, spóźnię się do szkoły. Ona mówi: nie płacz, wróć do domu, będzie wszystko dobrze. No i to była Żydówka, której nie znałam. A pamiętam ją do dziś za to, że mi taką zrobiła naprawdę wielką rzecz. No i tak te Puławy pamiętam, potem już lata 30. byłam w harcerstwie, byłam zastępową. Kiedy wybuchła wojna, przeszłam do Szarych Szeregów. Byłam w AK, byłam w różnych miejscach Polski. Przesuwana byłam przez władze i szkolne, i podziemne, i przez władze AK. Do Warszawy trafiłam w 1943 roku. Tutaj byłam w tej służbie akowskiej i byłam również w szkole, dlatego że harcerzom kazano się uczyć, żeby po wojnie naród miał mądrych ludzi, wykształconych. Było to znalezieniem życia, bo byłam na tajnym uniwersytecie, ale również w takiej szkole oficjalnej, państwowej. Wyższa Szkoła Techniczna nazywała się. Mieściła się w gmachu Politechniki, gdzie pracowali profesorowie przedwojenni, a dyrektorem był nawet Niemiec, profesor niemiecki. Dawała dobre takie legitymacje, bo one troszkę chroniły od tych łapanek. No, głód był straszny, było źle, było niebezpiecznie. Mieszkałam wtedy na Chłodnej 34, ale to już było po upadku powstania w getcie. Nie było ludności, nie było domów, było smutno. Był tylko taki most prowadzący, który kiedyś łączył getto małe i z gettem dużym.
zanim Marek nie zostało zlikwidowane. I w ten sposób doczekałam się powstania. Mieszkałam przeciwko Nordwachy. Po powstaniu jeszcze byłam w Jędrzejowskim, tam w Armii Krajowej. Tam poznałam mojego męża, też partyzanta. Po wojnie wzięliśmy ślub, mieszkaliśmy na Dolnym Śląsku, gdzie mieliśmy bardzo miłych sąsiadów, przyjaciół, Żydów, którzy niestety nas opuścili wcześniej, bo w latach, koniec 50. lat musieli wyjechać. Też to było dobrowolne, ale oni woleli być tam. Straciłam też takiego bardzo dobrego stomatologa, też wyjechał do Palestyny. No i tak to się wszystko układało. We Wrocławiu przyszedł mi na świat drugi syn, z którym miałam problemy, bo był niepełnosprawny. Powiedziano mi, że musimy przenieść się do Warszawy, bo tam będzie mógł być rehabilitowany. I w ten sposób trafiłam do Warszawy i trafiłam do Muranowa. Tutaj się wtedy domy budowały, jeszcze nie było tak jak teraz jest oczywiście. No i była praca, była rehabilitacja, ale połączyłam się z esperantem. Spotkałam esperantystów za granicą, którzy rozmawiali ze sobą w różnych chwili krajów, rozmawiali tak, jak się znali 100 lat i rozmawiali świetnie. Wróciłam do Polski, zainteresowałam się Związkiem Esperantystów, kupiłam książkę, nauczyłam się. I idea Zamenhofa, że ten język ma łączyć świat, że ma być międzynarodowy, spowodowała, że zarzuciłam angielski, a uczyłam się też innych języków. I później, kiedy byłam już na wcześniejszej emeryturze kombatanckiej, postanowiłam włączyć się w sprawy Zamenhofa i Korczaka, którzy tak jak w harcerstwie mówiło się, życie jest służbą, trzeba służyć krajowi, trzeba służyć bliźniemu, bliźnim jest każdy, niezależnie jakiej narodowości on jest. I takie idee nasze piękniejsze głosili właśnie Janusz Korczak i Ludwik Zamenhof. Także poświęciłam się temu językowi. Tutaj mam przetłumaczone wiersze o Januszu Korczaku, którego autorem była Wronikowska Maria, pracownik korczakowski. Z pracownią korczakowską też współpracowałam. No i właśnie to jest jej pozwolenie, żebym przetłumaczyła jej wiersze na język esperanto. I zajęłam się dydaktyką języków obcych, bo uważałam, że jeżeli język esperanto nie będzie dobrze uczony, to nie ma mowy, żeby mógł być międzynarodowy. Tutaj widzimy wiersze, fragmenty wierszy przeze mnie przetłumaczonych na język esperanto. Taki piękny wiersz o miłości do ludzi, do dzieci, którym właśnie tym dzieciom Korczak służył. To są wiersze o Korczaku, o jego również tym ostatnim marszu, kiedy z dziećmi prowadził dzieci i wychowawcy byli wtedy, prowadził te dzieci na Umschlagplatz i mieli być wywiezieni wszyscy i zostali wywiezieni do Treblinki. Korczak mógł się uratować, ale poświęcał całe swoje życie tym dzieciom, zdobywając leki, zdobywając jedzenie, starając się, żeby one jak najmniej odczuwały tego wszystkiego złego, co się koło nich dzieje. Nie mógł ich opuścić. I dlatego tak pokochałam i Korczaka, i Zamenhofa, że poświęciłam 30 lat im. Moja babcia gotowała garnek zupy, duży garnek zupy, ponieważ tego też się dowiedziałam kilka dni temu, kiedy tak męczyłam mamę, a mama mówi, dlaczego ty mnie tak strasznie męczysz? To wszystko jest takie oczywiste, że mieszkaliśmy na Chłodnej, że miałam kolegów, koleżanki Żydów, że przychodzili do nas po prostu na zupę. Babcia miała myśl taką korczakowską, nie wiem, czy wtedy czytała Korczaka, czy nie, czy interesowała się. W każdym razie miała czworo swoich dzieci i miała duże serce dla dzieci, więc nie było ważne, ile ich przyszło na tę zupę. Zupa musiała być. Dlatego nawet mama mi powiedziała, że kiedy już jej koledzy i koleżanki przeszli do getta,
ona była dzieckiem, nie umiała tego zrozumieć, potrafiła z jedzeniem podbiec nawet i dać, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo ryzykuje, bo miała po prostu dużo szczęścia, że nie skończyło się to dla niej tragicznie. Ale jestem dumna, bo cała moja rodzina była waka, dużo zaznała biedy. Potem wszystkim nigdy nie chodzili, nie upominali się, że działali, że ginęli za Polskę, że pomagali Żydom. Po prostu uważali, że tak trzeba, że to jest zupełnie naturalne. Dzieci nie robią uprzedzeń, dzieci są dla siebie otwarte i przyjazne. To często dorośli po prostu tworzą te bariery, które potem wyrastają i bardzo są kolczaste. Chłodna. Widzę ulicę chłodną z okna. A widzę kamienicę, w której mieszkał Adam Czerniaków. Jako wczesna nastolatka czytałam pamiętniki Czerniakowa. Czytałam o właśnie ta kamienica, która jest teraz widoczna, to jest kamienica Czerniakowa. Czytałam też Getto Walczy Marka Edelmana, wydana jeszcze pod ziemię. I właśnie na Chłodną przez ulicę Waliców ciągną izraelskie wycieczki. Ciągną jak stado ptaków, jak stado żurawi. Są głośne, jak podobnie jak wycieczki hiszpańskie. I idą przez moją ulicę, gdzie w początku tej ulicy jest ta kamienica, którą teraz widać na ekranie. To jest numer 14. Zwalona przez wojnę, już prawie od 10 lat wysiedlona. W tej kamienicy mieszkał Władysław Szlengel, poeta, którego wiersz Jadwiga przeczytała. Ale ja chciałam na tej ślepej ścianie, która była widoczna, na której jest mural, kamienica albo kamień i co, chciałam umieścić właśnie ten wiersz. A właściwie w tej niezburzonej części chciałam namalować mural, gdzie byłaby warszawska przedwojenna ulica. Z kabaretami. Gdzieś Szlengel by spieszył. Może ktoś z mojej rodziny, kto też był wtedy zaangażowany w to życie kabaretowo-teatralne. A w tej właśnie zwalonej części, tej, która się chyli ku ulicy Waliców, byłby skontrastowany właśnie wiersz Okno na tamtą stronę, gdzie Szlengel patrzy na ogród Krasińskich i Warszawę nocą, bo tylko nocą może wyglądać przez okno na zakazany widok. I tęskni za wolnością, za normalnością, za Warszawą. Miastem, jego pierwszej wiosny, jak to sformułował. A teraz na ekranie wchodzimy tutaj w sąsiednie podwórko, gdyż tamto już jest dawno zamurowane. Zrobiłam projekt ze znajomymi, właśnie upamiętniający Władysława Szlęgla. W dniu, kiedy Niemcy odkryli jego bunkier na Świętojerskiej podczas powstania w getcie 8 maja, w rocznicę tego wydarzenia, kiedy on zginął, zapaliliśmy znicz, powiesiliśmy duży plakat właśnie na tej ślepej ścianie i też daliśmy informacji o tym, że robimy wieczór poświęcony Szlęglowi w Café Próżne.
to teraz na ekranie widać blok, w którym mieszkam. A cóż, jestem jego sąsiadką poprzez czas. W tej samej kamienicy mieszkał także inny wybitny człowiek. Menachem Kipnis. On był muzykiem, był kantorem, ale także zbierał folklor żydowski i fotografował. Niestety niewiele się zachowało. Myślę, że głównie fotografie, które wysyłał do gazety w Stanach, do Forwards. Dla mnie muzeum jest miejscem dosyć takim neutralnym, jałowym, w sensie sterylnym. I nie czuję się bardzo związany z tym miejscem, z tą instytucją. Co jakiś czas różne wydarzenia społeczności żydowskiej odbywają się tutaj. I jednak wolałbym, żeby miejsce Żydów nie było w muzeum, tylko i wyłącznie. Ja mieszkam na ulicy, która kiedyś była między Niską, Miłą, była podwórkiem i jeszcze jedną ulicą od nazwiska rabina, który ze wschodu tu się wprowadził i praktykował na ulicy Bibła teraz. Przed oknem mam stare drzewa, za drzewami mam szkołę podstawową, podwórko, dzieci, które od roku sadzą w rabatach warzywa, zioła. Latem pan zbudował tam szałas z wikliny. Przed samym blokiem mam ogródek, w którym administracja posadziła krzewy, a my sąsiedzi dosadzamy inne rośliny. I na przykład cebulowe kwiaty często są kradzione, może też zjadają je szczury, więc często trzeba tam dosadzać i wystarczy naprawdę płytko kopiąc. Pod warstwą gleby od razu są gruzy i czerwona cegła. Chcąc pokazać mój Muranów, opowiem, jak co dzień spaceruję z psem. Wychodzę z domu, zaczynam od skweru, trawnika, koło którego jest kopiec Anielewicza. Mój pies goni gołębie, a na kopcu często jest wycieczka żydowska. To miejsce jest też takie mocne dla mnie z tego powodu, że to jest miejsce, jakby z jednego momentu miejsca jest wiele rozwiązań. Tak, część osób w tym kopcu wiem, że Anielewicz zabił swoją dziewczynę i siebie. Część zabili Niemcy, część uciekała kanałami i większość zginęła, ale ileś osób się uratowało. Idę dalej i wąską uliczką między parkingami osiedlowymi. Jest na jednym parkingu samochód, który porasta trawą. Potem mijam liceum na Miłej. Jest tam jedna woźna, która czasem przyprowadza swojego kota, którego z kolei goni mój pies, goni go na drzewo. Woźna krzyczy. Wchodzimy w podwórka. Pies tam zbiera kości z trawników. Mijamy warzywniak na rogu. Wchodzimy na wielki skwer z aleją lip. Tam zwykle są inne psy, dzieci. Siedzą ludzie na ławkach. Obchodzimy wielki gmach Muzeum Polin. Rano włączone są spryskiwacze na trawnikach. Przez kilka ostatnich dni stał tam szałas, taki namiot, do którego lubiłam wchodzić, bo było tam i trochę cieplej i przypominał mi takie poranki, bo zwykle rano idę, takie poranki w podróży, na przykład rowerowych, gdzie noce w śpiworze, w wychłodzonym namiocie. Obok jest pomnik Karskiego, który wydaje mi się, że teraz marznie.
i wielki dziedziniec wybrukowany, po którym bardzo dobrze toczą się kasztany, które rzucam psu, odbijają się one i goni. Na kolejnym rogu pies wącha kamień z traktu męczeństwa Żydów, bo jest on obsikiwany przez inne psy z okolicy. Potem jest sklep z Biedronką i właściwie znowu mój dom. Wracamy do domu. I właśnie, wracamy do domu, do siebie. Moi dziadkowie mieszkali na ziemiach zachodnich. Ja tam spędzałam wakacje. To były poniemieckie domy, poniemieckie ziemie. Latem przyjeżdżał Hans z rodziną, który wcześniej tam mieszkał. Rozmawiali, spędzali tam dzień, dwa. Pamiętam te wizyty. I tu na Muranowie czuję się trochę podobnie. Czuję się, jakbym mieszkał kogoś w domu, kogoś, jakbym zajmowała czyjś dom. Ale wiem też, że to jest moja codzienność, tak? Do podstawówki chodziłam, koło niej były łąki z górkami, mieliśmy tam lekcje WF-u. To był poniemiecki cmentarz. Mój dziadek jest ze wschodu, jest przesiedleńcem. I ta jego przeszłość jest taka, on o tym nigdy nie opowiadał. I my, kolejne pokolenia, czuliśmy to niedopowiedzenie i szukaliśmy w tą stronę. I ja jeździłam na cmentarze łemkowskie w górach. I to są cmentarze, których kiedy nie wie się, że tam są, to można nie wiedzieć, że jest się na cmentarzu. To jest po prostu jak zagajnik. I to też mi się kojarzy. My tam remontowaliśmy te cmentarze, więc siedzieliśmy 2 tygodnie, spaliśmy tam, jedliśmy na cmentarzach. I znowu, czy to jest podobne do tego, co ja robię tutaj? W sensie, czy tutaj też mieszkam na cmentarzu? Czy można tak mieszkać na cmentarzu? Był czas, kiedy bardzo... Ja stoję tutaj przy tej ufie, to mówię szczerze, nic nie czuję. Wiesz co, to było tak, że jak ja już kiedyś opowiadałam, że dla mnie ufa, właściwie dla mnie Warszawa to była właśnie ufa, najpierw na Marszałkowskiej, potem tutaj, a potem właśnie na Nowolipkach. Był też dworzec centralny w Warszawie i ulica, znaczy i stacja metra Wrocławiecka. I wiesz, ja tak przez dobre 5 lat funkcjonowałam, ja w ogóle nie znałam Warszawy. I dla mnie Warszawa to było uosobienie, to po prostu była ufa. I to też dla mnie było takie zupełnie nowe zjawisko, ponieważ to było miejsce queerowe, które gromadziło wokół siebie różnego rodzaju inności, tak? I narodowościowe, i obyczajowe, i seksualne, i kulturowe. Także naprawdę to był niesamowity miks i mówiąc szczerze, od ufy zaczęły się też moje takie zmiany w myśleniu światopoglądowym. Ja też zaczęłam robić właśnie rzeczy bardziej takie LGBT. Właśnie dzięki temu, że była ufa. Więc dla mnie początkiem w Warszawie jest ufa. I dopiero jak się przeprowadziłam do Warszawy, to trafiłam do ufy, ale tej na Nowolipkach. I tam były prowadzone warsztaty warkocze z seniorkami, ja wolę mówić z paniami właśnie 60+, które opowiadały właśnie swoje historie związane z dzieciństwem na Muranowie. One były rzeczywiście też w różnym wieku, a nasze zadanie polegało na tym, żeby narysować tę historię. Potem to się zaczęło mieszać i to było też niesamowite. Projekt trwał rok czasu. Myśmy się pozaprzyjaźniały właśnie tak międzypokoleniowo, znaczy pewnie też z takim też dystansem. Ja też mam świadomość, że tam trafiły też wyjątkowe panie, które już też tutaj bywały w UFie. Więc no, żeby po prostu przyjść na Sylwestra i pani, wiesz, 60+, matka dzieciom, babcia, tańcząca z transem, tak,
gdzie są osoby różnorakie i to w ogóle nie przeszkadza, się świetnie bawią i widać, że to jest ich przestrzeń. I tak jak powiedziałam, to jest takie miejsce niemożliwe, tak? Łączące bardzo wiele różnych aspektów i właśnie też takich aspektów wykluczonych. A ja urodziłam się na Muranowie. Urodziłam się na Muranowie, na ulicy Nowolipki. I zaznaczę to cukierkiem, krówką, bo to jest moje dzieciństwo. Słodkie i pełne radości. Słodkie i pełne radości. Jestem dzieckiem, które opowiem chwilę o tym, gdzie mieszkałam. Ulica Nowolipki jest na wzniesieniach. Jest właśnie najwyższym budynku, w którym mieszkałam. O, tutaj jest właśnie, to jest najwyższym wzniesieniem, który widać od Jana Pawła, obecnie ulicy. Na tym podwórku prostokątnym był taki owalny trawnik, też na wzniesieniu. I jako, że okna wychodziły na to podwórko, na ulicę i na podwórko, moi rodzice bardzo nie musieli się martwić, że jestem pod ich okiem. W związku z tym na tym podwórku siedziałam wśród róż, bo tam było bardzo dużo krzaków czerwonych róż, dzikich róż. I bawiłam się z dziećmi, poczucie miałam bezpieczeństwa, spokoju i bardzo pamiętam ten czas. I w tych różach znalazłyśmy sobie różne kryjówki z koleżankami, z kolegami i zaczęliśmy robić takie widoczki, czyli takie sekrety. Czyli znajdowałam kawałek dzikiej róży, jakiś płatek, wkładałam następne liście i robiłam taką barwną składankę i znajdowałam kawałek szkła i przysypywałam. Najpierw się przyglądałam, czy to jest ładne, czy to mi się podoba, a później przysypywałam to ziemią. Po czym oczywiście zapraszałam moich najbliższych koleżanki i kolegów czasami, żeby zobaczyli moją odkrywkę, czy tam mój sekret. I było to najpiękniejsze przeżycie. No i co mogę powiedzieć więcej? Niedaleko był kościół, tak zwany przesuwany, w którym komunię świętą miałam. Czyli ten kościół był tak blisko, że też przychodziłam podwórkami do niego. I czas się skończył. Po tej komunii, w czasie wakacji, rodzice spakowali wszystkie rzeczy i potrzebowali więcej przestrzeni i się wyprowadziliśmy na Saską Kępę. Jak się wyprowadziliśmy na Saską Kępę, to byłam zbyt małym dzieckiem i przez Wisłę przedostawać się oczywiście no, w tym miejscu. Nie to, że zapomniałam, tylko życie toczyło się dalej i nie byłam tutaj już tak często albo w ogóle. No i co się stało? Nagle się okazało, że jak wybudowano metro, jak ja stałam się dorosła, swoje koleje losu się potoczyły. Nagle się okazało, że ja wchodzę do kina Muranów, czasami jestem w okolicy i tak mnie bardzo ciągnęło, żeby do tego... Och, patrzę na ten zakopany obrazek i tak się wzruszyłam. No więc zaczęłam przychodzić tak na takie spacery, typu jestem w kinie, po kinie wychodzę i idę na górę i dochodzę do mojego podwórka. No i tam tak sobie chodziłam i nagle patrzę na ten trawnik, bo oczywiście lubiłam przychodzić w miejsce moje, takie najbardziej. I tak sobie pomyślałam, że gdzieś tam są te moje widoczki zakopane pod ziemią. Jako, że już byłam starsza, to nagle pomyślałam, że to jest miejsce, które przecież
na dole są jakieś dzieci, kobiety, mężczyźni i tak naprawdę to tak na nich patrzę w tym momencie. I nie zdając sobie sprawy, kiedyś zakopywałam te kwiatki i zaczęłam inaczej na to patrzeć i powiem tak, stanęłam po prostu w tym miejscu i nie mogłam uwierzyć, że to tak mnie wzrusza, bo jestem tu i tam tak nagle, naraz. Po czym już nie zapomniałam o tym. Zaczęłam co pewien czas, jak mam czas, to przychodzę tam. Czasami jest to wieczór, czasami jest to dzień. Wspominam po prostu to miejsce jako fantastyczne moje dzieciństwo, pełne tego spokoju i bezpieczeństwa. I nawet nie wiedziałam, że kiedyś moje drogi się z Patrycją sprzetną. Patrycją, która pokazała film, który zobaczyłam niedawno, gdzie ona też takie widoczki, tylko inne, tworzyła. To tak jakby z kosmosu patrzeć, myśmy krążyły wokół jakichś miejsc, zupełnie się nie znając i te drogi nasze się przecięły. I w tej chwili wiem, że ja myślałam o tych jej widoczkach od momentu, kiedy jestem dorosła i tu trafiłam znowu z powrotem. I dla mnie jest to miejsce, które będzie zawsze w moim sercu i nigdy o nim nie zapomnę. Kiedy ktoś mnie pyta, skąd jestem, mówię, że jestem z Muranowa. Mówię tak, chociaż nawet tu się nie urodziłem, nie urodziłem się nawet w Warszawie. Tu się urodziła moja córeczka, 12-letnia już obecnie córeczka, dla której to miejsce stało się w naturalny sposób jej mikrokosmosem, jej własnym światem. Ja swoje dzieciństwo, młodość spędziłem w zupełnie innej części Polski, podobnie jak Ania na ziemiach odzyskanych. I w pewnym momencie przyjechałem do Warszawy. Mam tutaj kilka swoich warszawskich adresów. Wiedziałem, co tu kiedyś było, jeszcze w latach 80., kiedy przyjeżdżaliśmy do znajomych moich rodziców, którzy mieszkali w ostatnim, na 10. piętrze ostatniego bloku tu przy Anielewicza, wychodzącego oknami na ulicę Okopową. Nieraz z ich okien mogłem patrzeć na cmentarz żydowski, ale dla mnie to był absolutny kosmos, zupełnie terra incognita, miejsce, z którym się kompletnie nie miałem powodu identyfikować. Moja muranowska historia to jest historia żonkila. Żonkil to jest taki rodzaj efemerydy, rośliny efemerydy, która rzucona na zupełnie nieznane sobie podłoże, na zupełnie nowe warunki, zwykle po krótkim czasie obumiera, nie potrafi na dłużej zapuścić korzeni. Ja, tak już powiedziałem, miałem kilka warszawskich adresów. Przez dłuższy czas mieszkałem na Obozowej, na Kole. W końcu trafiłem na Muranów. Chwilę potem urodziła się nasza córeczka i nic tak bardzo jak dzieci nie osadzają chyba na miejscu. I tutaj właśnie, tutaj zaczęliśmy tworzyć naszą teraźniejszość, naszą przyszłość. To miejsce stało się naszym polem, naszym miejscem, gdzie się czuliśmy bezpiecznie u siebie. To był nasz, to miejsce zaczęło być naszym światem. Miejsce, w którym jesteśmy w tej chwili, było ten park, ta trawa, trawnik wokół i przy pomniku bohaterów getta był miejscem rekreacyjnym, gdzie mogliśmy zimą przyjść z dziećmi na sanki, na tą górkę właśnie z drzewem, gdzie latem przychodziło się po to, żeby się rozłożyć na trawie, porozmawiać, spędzić swobodnie czas. Miejsce, obok którego się przychodziło w drodze do Parku Krasińskich na Starówkę. Stałym elementem też tej okolicy były i są wycieczki z Izraela, wycieczki młodzieży izraelskiej, głównie młodzieży. Nieraz przypatrywałem się im z dystansu, z boku. Zastanawiało mnie, co ich tutaj sprowadza, ale to była czysto taka ciekawość o podłożu historycznym, socjologicznym. Byłem ciekaw, co oni myślą o tym miejscu, czy są wśród nich ludzie, których przodkowie mieszkali w tym samym miejscu, co ja.
Dla mnie to miejsce Polin jako muzeum, ale niekoniecznie jako budynek, stało się nie tylko jako nowum architektoniczne, jako miejsce, gdzie można zdobyć ciekawe informacje z zakresu historii tych okolic. To miejsce stało się jako takie, wiąże to z pewnym epizodem, który miałem okazję przeżyć jakiś czas temu. Któregoś razu, wracając jak zwykle do domu, przechodząc przez park Orliczy Dreschera, gdzie w tej chwili znajdują się kamienie pamięci, nagle niespodziewanie znalazłem się wśród właśnie tych młodych ludzi z Izraela. Zobaczyłem ich siedzących po obu stronach chodnika, na trawie, swobodnie ze sobą rozmawiających, śmiejących się. I w tym momencie wyrósł przede mną ochroniarz. Nasze oczy spotkały się na moment. Patrząc sobie w oczy, zobaczyłem w tym wzroku takie nieme pytanie: kim ty jesteś? Skąd ty się tu wziąłeś? I ten moment bardzo mną wstrząsnął, bo uświadomił mi, jak płytkie, jak takie jedynie fizyczne jest to moje zakorzenienie w tym miejscu. Że tak naprawdę brakuje mi wejścia bliższy w kontakt z ludźmi, brakuje mi tej mentalności, wczucia się w mentalność tego miejsca, mentalność ludzi, którzy je tworzyli kiedyś. I która nie powinna być mi obca. Brakuje mi takiej możliwości spotkania się z tymi ludźmi, usłyszenia, co oni mają do powiedzenia o sobie, o tym miejscu, jakie odbierają i chciałbym, żeby oni, miejsca, gdzie oni również mogliby posłuchać tego, co ja mam im do powiedzenia na ten temat. I w tym momencie Polin wylądowała tutaj jak UFO, jak to UFO z filmów Spielberga, z filmu O.E.T. Było tą inwazją pozytywnej mocy. Lądując tutaj, pojawiając się, przywracało nam wszystkim, coś nam oddawało nam nie tylko tą pamięć historyczną, ale stało się tym miejscem wspólnym, które nam pozwalało ludziom z różnych stron się spotkać, wymienić własne doświadczenia i powiedzieć, co im leży na sercu, co im w duszy gra, czym jest dla nich mieszkanie na Muranowie. Zacząłem swoją opowieść właśnie od Żonkila. Żonkil jest, wiadomo, symbolem nadziei, symbolem pamięci. Od kilku lat jest symbolem pamięci o człowieku, którego historia bardzo z tym miejscem związała, o człowieku, który spoczywa tu niedaleko na cmentarzu żydowskim. Mam oczywiście na myśli Marka Edelmana. Mural z Markiem Edelmanem jeszcze do niedawna można było zobaczyć na jednej ze ścian na Woliwkach. Zniknął dosyć niedawno, w dosyć przykrych okolicznościach. Mam nadzieję, że niedługo wróci do nas ten mural, wróci na Muranów. I dlatego ten symbol, swój symbol kładę w miejscu, gdzie był mural, czy na ulicach na Woliwki. Dziękuję. Polin Muzeum to jest dla mnie radością. Jest radością. Dlaczego? Dlatego, że to jest tak jak gdyby monument dla wszystkich tych, którzy tu mieszkali, którzy nie mieszkają już, ale może widzą to, że stoi taki pomnik dla nich wzniesiony. Ten pomnik jest radością, bo przyjeżdża dużo ludzi. Ja widzę te autokary, które podjeżdżają i mają szczęście wejść do środka. Bo środek jest wspaniały. Ja kiedy oprowadzałam przez lata po Muranowie i musiałam tylko, mówiłam tylko o pomniku bohaterów getta, pokazywałam te dzieci, które są z drugiej strony pomnika, które są prowadzone właśnie w tym swoim marszu ostatnim w życiu. Te dzieci, które wychodząc z getta, gdzie nie widziały słońca, gdzie nie widziały drzew, nareszcie widzą to wszystko, idą jak gdyby na wycieczkę. Idą razem z ludźmi, którzy ich kochają, którzy ich nie opuścili. A teraz można mówić we wnętrzu o całym wieku, o wiekach poprzednich. O tym, co wspominałam, o czasach przedwojennych i o tym, co było potem w długich latach, przez 1000 lat, że były dobre chwile wspólnego współżycia. Były nawet, jak się mówiło, złoty wiek, 16, 17. Dlatego to dla mnie jest radość. Jak siadam sobie na ławeczce i patrzę na te autokory, które podjeżdżają,
wychodzą tłumy radosne, bo się cieszą, że ten pomnik jest, może z tego, że są w Polsce, nie wiem, z czego się cieszą, ale radośnie wchodzą do tego muzeum i oglądają. Bardzo to jest dobrze, dobra nowa. Dziękujemy.